Berlin History Bunker Museum. Pójdziemy pozwiedzać, co to napisali, żeby pokazać coś, co by się nigdy już więcej nie powtórzyło. Tak jest napisane tutaj na bramie. Tak jak widzicie, za chwilę wejdziemy sobie do tego bunkra. Tam widzimy resztki muru z placu Poddamskiego, na którym też później będziemy. Dokładnie, spójrzcie na upamiętnienia. Żeby się nigdy nie powtórzyło. No i wspomniany bunkier, do którego za chwilę wejdziemy, ale przed nim widzimy jeszcze zachowane fragmenty muru berlińskiego. Stara historia, oby się nie powtórzyła oczywiście też. Podział ludzi między ludźmi, nienawiść ludzi między ludźmi, hejt ludzi między ludźmi. Lewa strona, prawa strona, biała rasa, żółta rasa i inne podziały. Co by się nigdy nie powtórzyło, historia Hitlera, słuchajcie. Jak widzicie, Amerykanie zrzucili bombę o mocy 500, nie wiem dokładnie, poprawcie mnie, kilowato, coś, która spowodowała krater w wielkości 1,5 metra i 3,8 metra stali pozostało na wierzchu. No i słuchajcie, jesteśmy w bunkrze Hitlera, aby nigdy się nie powtórzyło. Widziałaś to? Jak to się mogło wydarzyć? Słuchajcie. Startujemy w pierwszej przestrzeni. Kroniki powstania. Kroniki końca. Hitler dzisiaj. Może mi być gorzej słychać, dlatego że jesteśmy w Niemczech i tutaj wszędzie są niestety wymagane maski. A zaczęło się od 1871. Słuchajcie, bunkier, który właśnie zbombardowany został i 500-kilowa bomba została zrzucona na jego górę. 1,5-metrowy krater. Tam się zaczynało Wiedeń. Mamy oczywiście też słownik, z którego jednak nie będę korzystała. Usytowieniem Republiki Weimarskiej. Słuchajcie, no i nie udało się zrobić dla Was reportażu, dlatego że chcąc zrobić go, musielibyśmy wnieść o akredytację. Tego nie zrobiłam, gdyż nie miałam w planach, nie wiedziałam, że tutaj będę. Może następnym razem rzeczywiście poproszę o akredytację i zrobimy Wam pełny materiał. Niemniej wrażenie jest mocne, wiecie? Bunkier Hitlera, zachowane rzeczy, jego gabinet. No po prostu musicie zobaczyć to sami. Myślę, że to będzie najlepsze podsumowanie, a my widzimy się później.